Hej, gramy dalej w The Legend of Kyrandia. Znajdujemy się w siedzibie Darma, który zamieszkuje też ta przepiękna, okazałych rozmiarów smoczyca. Naszym celem jest teraz dostarczenie Darmowi pióra, a on wtedy może zechce nam łaskawie pomóc. Przed nami dość trudny, choć nie najtrudniejszy fragment gry. That emerald is really wedged in there. Możemy iść w prawo, w lewo, bądź na dół. Ja wybiorę prawą stronę, okrążymy sobie lokację. That bird is definitely hurt. How can his wing bend like that? O, biedny, czerwono skrzydły, w ogóle czerwony ptaszek ze złamanym skrzydłem. Będziemy One nut? Must be a small crop this year. Będziemy chcieli mu pomóc, ale na razie no, nie mamy takich środków, nie mamy możliwości niczego do opatrzenia mu ran. Hello? Anybody down there? Studnia to bardzo zdradliwe miejsce, bo można tutaj wrzucić przedmioty z naszego ekwipunku i tym samym pewnie utrudnić albo uniemożliwić nawet sobie dalszą rozgrywkę, skuteczną rozgrywkę. Someone should bottle this water and sell it. Czemu nie? A beautiful tulip. That big rock on the bottom looks pretty. Quite a flow for such a small spring. Jeszcze tu wrócimy pewnie. Można w tej grze nawet trochę pobłądzić, kiedy ktoś tak jak ja nie ma orientacji w terenie. Tych leśnych lokacji jest sporo. Now why would I want to go into a cave like this? A czemu nie? What the heck is that? So, you're the hero thrown against me. Were there none to test me better? Or do you believe in old Bryn's lies? Perhaps your mother should assist you. My mother is dead, sir. But yours lives. For surely she has dressed you. Be careful, boy. Do not insult a man with knives. Please move aside. I seek the cave. Beware, young fool. My grip may slip. No bother, sir. You missed the mark. I do not miss, except at will. I must return your gift, kind sir. I leave you now, and dodge your sorrow, but I may not be nice tomorrow. Now that's scary. Which circus is he from? Mieliśmy do czynienia z naszym antagonistą, Malcolmem, który zaczarował wejście do jaskini, no i teraz, no, ani chybi jest zagrodzone to wejście. Nie wleziemy tam, choćbyśmy chcieli. The entrance is solid ice. No właśnie, zamarznięte. Teraz przejdziemy sobie w lewą stronę. Mam nadzieję, że nie ominiemy żadnej lokacji. Tutaj jest to istotne, żeby wszędzie dotrzeć. I don't want to see the gopher that dug this hole. I hope this is right. Doesn't look like a promising spot to start a new garden. Wow, did I do that? It has to be as big as a dog. Jakieś tam trzęsienie ziemi, dziwne odgłosy było słychać. Coś się zadziała, ale nie wrzucajmy tu na razie innych rzeczy z naszego ekwipunku. Mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na nasze dalsze postępy. Ach, możemy iść i w lewo jeszcze. W lewo albo na górę, do góry. Dobra, pójdę jednak najpierw w górę.
I'd love to sit down, but he's taking up the whole bench. Good morning, Nolby. I'm busy! Go away! Your mumbling distracts me! Please leave and go! I need a quill, sir. Can you direct me? What for? Darm requests it. I am collecting magic to fight Malcolm. I know of Malcolm. He scares the birds. There is one songbird left, but it's hurt and cannot sing. I'm sorry to hear that, but I still need a quill. If you would harvest, you must sow. Oj, kaszlący, chory starszy pan. Troszeczkę opryskliwy, no ale wybaczam mu. O, zabieramy szyszkę i kierujemy swoje kroki w lewą stronę. Tego ptaszka, o którym mówił, oczywiście widzieliśmy. Pracujemy nad rozwiązaniem, które uchroni go od dalszych cierpień. Urwisko. Ach, i możemy zabrać... Don't these usually fall off when they're ripe? Żołędzie. Przejdę na chwilę do góry, ale najgorszym pomysłem byłoby zbieranie z drzewa tych ni to jabłek, ni jakichś drogocennych klejnotów. Zamiast pójść na dół, bo generalnie na dole jest taki swego rodzaju cel naszych zmagań, to tutaj, ja to później wyjaśnię, ekwipunek jest ograniczony, ale tutaj te wszystkie drogocenne kamienie, kryształy, to wszystko, co udało nam się dotychczas zgromadzić. Te takie rzeczy na razie tu zostawię. No i wracam tam, gdzie miałem iść. Ta muzyczka przygrywająca jest całkiem przyjemna. Oczywiście tutaj w tej lokacji się dość mocno zapętla, ale nic nie szkodzi. Klimat jest zachowany bardzo fajnie. Miały tę atmosferę te proste kompozycje w grach z lat 90. Czasem była to nawet muzyka MIDI, ale wpadało to bardzo w ucho. Uruchomiłem sobie dzisiaj Sensible Soccer i też tamten motyw po prostu wpada w ucho, ma to coś. I tak samo jest tutaj. Martwa polana. Mieliśmy trzęsienie ziemi, kiedy coś tam, jakieś owoce lasu wrzuciliśmy, więc mamy jeszcze dwie podobne rzeczy. Szyszkę. Should I soak these seeds overnight before planting? I żołędzia. Wow. Here goes. I wonder what sort of fertilizer would be best. Hey, something's happening. Wow! Did I do this? Oh, good morning. Hello. Are you a nut tree or what? If you must know, I am a Pseudobuchia hugiflora. You don't happen to have any manure or a couple of old fish? I'm ravenous. Sorry. That's okay. I'll get my roots going. Hey, Roots, wake up. Time to go to work. I'm starving up here. Aren't you going to give me something? According to the Pseudobuchia manual, I am instructed to... thank you for restoring life to the Deadwood Glade, and to express our appreciation, and so forth and so on, and in token of which, I dust you now. You got it in my nose. I feel different. Am I stronger now or what? I suppose that's up to you. I've done my part, so if you don't mind, I'll get back to my own problems. Come on, Roots. Let's get going. Mam wrażenie, że naszemu bohaterowi ubyło parę centymetrów. Jakby się zmniejszył.
ale dostał też coś tutaj na tym klejnocie. Coś mu się świeci, więc jest to czy pierwsza zdolność, czy jakiś talent, czy cokolwiek, co mu pewnie pomoże. Swoją drogą bardzo lubię fantastyczne światy, światy w grach fantasy, a to dlatego, że bardzo często występują w nich jakieś fantastyczne stworzenia. O, mamy kolejny klejnot. Ale i możemy także rozmawiać z roślinami. Mamy jeszcze jeden, jak widać jest ich sporo. Why do birds need baths? I've never seen a muddy bird. Może dlatego właśnie, że się kąpią, to nie widziałeś ich brudnych. Te drogocenne kamienie są porozrzucane i pojawiają się w losowych miejscach, no i to może być problematyczne odrobinę. Czeka nas teraz prawdziwy test. Danger, niebezpieczeństwo. Yow! Ow! Ow! That snake bit me! Where is he now? I spójrzcie na naszą postać. Jest zielona niczym Shrek. At least I'll get this. Można na wszelki wypadek spróbować zabrać więcej. Oh great, like being poisoned once isn't enough. Oh great, like being poisoned once isn't enough. Nie zawsze się to udaje. Like being poisoned once isn't enough. At least I'll get this. Oh great, like being poisoned once isn't enough. Ale lepiej się obłowić drogocennymi kamieniami, niż się nie obłowić. Oh great, like being poisoned once isn't enough. At least I'll get this. Udało się, ale to co musimy zrobić teraz, to użyć tego świecącego czegoś. Amazing! The effects of the poison are gone. Czyli co? Okazało się, że zyskaliśmy talent uzdrowienia, ale już go nie mamy. To może odrobinę niepokoić. I dalej kładziemy te kamienie. Można tu ich około 10 czy kilkunastu może położyć. Idziemy do ptaka. Pewnie jeszcze znajdziemy tych kamieni więcej po drodze. W sumie chyba jest ich 14 różnych można znaleźć w tej grze z tego co czytałem. Jest ptaszek. Ale my jeszcze musimy trochę pochodzić, zanim do niego dotrzemy. O, teraz możemy do niego wrócić, także jest dobrze, ponieważ jakby musi upłynąć trochę czasu, zanim nam się zregeneruje ta moc, zanim możemy ponownie użyć naszej zdolności. If I heal his wing, he'll have to give me a feather, won't he? W podzięce ofiarował nam swoje pióro, nawet muzyka się zmieniła. Jest to pióro, a pióra chciał darm. Zatem wracamy. Zobaczymy, co nam oferuje w zamian. Na pewno pomoc, ale jakiego rodzaju? No, chyba, że nie o to pióro mu chodziło, tak? Aha, you have my quill. Why did I want it? You are the master of scrolls. Write him one to aid his quest. Of course. You'll need a magic scroll.
For mystics with no magic left, you all seem to have an awful lot. Malcolm's hold grows ever stronger, and soon no spells of ours will work. So take the scroll and use it later. Good. Have the scroll. Next, you'll seek another tool. Another tool? He must find his birthstones. Mirthcones? You mean birthstones! The seasons have their gems. Place each in order on a plate, or something like that. What are my birthstones, and what plate? Summer is the first. I think I hid that one somewhere near. That is all I can recall. I summoned all your stones, but my spell has gone awry. You'll have to choose from whatever lies about. Te, które leżą w pobliżu, musimy wybrać. A pierwsze, czyli lato, ukrył gdzieś nieopodal. I teraz można pójść sobie pochodzić, poodkrywać te kamienie. O, widzimy, jeden znajduje się tutaj. Także sporo nas tutaj czeka problemów. Bo nie jest tak, że za każdym razem te same kamienie oznaczają sukces. To jest chyba losowo ustawione. Być może jest to związane z ich położeniem. Nie jestem do końca przekonany. No ale nie jest to lekka, łatwa i przyjemna zagadka, bo o, widzimy. Trzeba je zbierać. Tutaj leżały trzy obok siebie. Tu mamy kolejny. Mimo, że już te lokacje odwiedzaliśmy wcześniej, nie było tych kamieni, teraz są. No ale takie już uroki tej gry. Trochę jak zobaczyłem siedzibę Darma i te smoczyce, przypomniał mi się Loom. To też fantastyczna gra fantasy, bardzo klimatyczna. Jedna z moich ulubionych gier. Trochę może niedoceniony klasyk studia LucasArts, ale niesamowity, jeśli chodzi o pomysł. Pomysł na rozgrywkę, bo tam praktycznie tkamy dźwięki i na tym polegają zagadki. To zupełnie inna mechanika niż we wszystkich innych przygodówkach, jakie ukazały się w historii gatunku. Ale tutaj też mamy ciekawą mechanikę związaną z tymi zdolnościami. Też mamy coś, co Kajrandię wyróżnia. I teraz wrócimy pod chatę Darma. I musimy odnaleźć ten kamień, o którym on powiedział, że gdzieś go w pobliżu ukrył. Będziemy mieć taki przykład, nie wiem, czy pixel huntingu, bo w zasadzie ten kamień jest niewidoczny, więc nawet nie obrazuje go żaden piksel. Musimy klikać we wszystkie miejsca i może go znajdziemy. Miejmy taką nadzieję. Aczkolwiek jest on chyba ukryty w konkretnym miejscu, tutaj, w źródełku. It's beautiful. Jeszcze przejdziemy się może trochę niżej, zobaczymy, czy tych kamieni nie ma, aby nieco więcej. No ale nie wygląda na to. Zobaczymy, jaka będzie kolejność tym razem ich wrzucania. I nie na darmo postawiłem te kamienie przed ołtarzem wtedy, bo tam na misę trzeba je będzie kłaść, ale musimy to zrobić we właściwej kolejności. Wiemy, co oznacza lato, prawdopodobnie wiemy. Ten pomarańczowy kamień, który Darm ukrył. On to nam powiedział, że ukrył lato, tak? Zapiszemy sobie grę oczywiście przed rozpoczęciem tej czynności polegającej na wrzucaniu kamieni. No bo gdybyśmy tego nie zrobili, no to cóż,
wiadomo, co by mogło się stać. Jeśli wrzucimy niewłaściwy kamień, to on płonie na misie. Możemy to zademonstrować. I see now. Tak się to dzieje. There we go. What's so hard about that? Który teraz? Czy ten? All right. I placed the second correct gemstone. Trzeci, który był trzeci w przygotowaniu do nagrywania. Mam nadzieję, że nie ten. That's impressive. Jest. All right. I placed the third correct gemstone. Yes, I placed the last gemstone. I finished the quest. Oh, what's that? A flute? Watch out, Malcolm. I'm coming to get you, and I've got a flute now. Cóż, jeśli chodzi o zagadki, no to Kairandia bywa grą problematyczną. Taki już urok tych starych przygodówek, że one często były trudne, nie zawsze w sprawiedliwy sposób. No tutaj 14 kamieni do zebrania i pojawiają się, jak widać, kolejne. Nie będziemy już go zbierać. No to na pewno nie jest zagadka należąca do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych. Przede wszystkim najprzyjemniejszych. Bo tak naprawdę no, trudno wyczuć, które kamienie, poza pierwszym, do którego była podpowiedź, należy wrzucać w danym momencie. No i teraz udajmy się w kierunku jaskini. I zagrajmy na instrumencie. Great. That last note shattered the ice. I didn't think my playing was that bad. A może to zaczarowany flet? No i znaleźliśmy się przed wejściem do jaskini. I tutaj zakończę odcinek numer 2, a to dlatego, że jaskinia to jest najtrudniejszy fragment w całej grze i taki, na który najwięcej osób narzekało, że jest niesprawiedliwy. Ponieważ bez mapy bardzo trudno przejść, bardzo trudno nie zginąć i to nie jeden raz, ale wiele razy. Wydrukowałem sobie, powiem szczerze, mapkę i będę z niej korzystał, no bo inaczej byłoby ciężko, bardzo ciężko. Pełno ślepych zaułków, a kiedy znajdziemy się w pewnej sytuacji, nie chcę tutaj spoilować, no to giniemy, niestety. Także będzie ciężko, ale mam nadzieję, że podołamy zadaniu w kolejnym odcinku. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w odcinku numer 3. Pa, pa.